Cześć, z tej strony Kucyk. Dzisiaj mam dla Was recenzję noża Sanremo 721 lub też Sanremo 7021, bo pod tymi dwoma nazwami możecie go spotkać. No i standardowo zaczynamy od numerków. Długość całkowita noża to mniej więcej 16 cm, z samej głowy nie mamy 68 mm, z kolei po złożeniu nożyk zajmuje nam mniej więcej, no delikatnie powyżej 9 cm. Jeśli chodzi o grubość, ledwo 7 mm, także naprawdę bardzo cieniutki nożyk. Jeśli chodzi o grubość głowni, no to jest to 2,5 mm. Oczywiście porównanko do paru innych noży. O, w ten sposób zrobimy. Sanremo 710 Ontario RAT 1 Dijo 27G. No i jeszcze tutaj Victorinox Spartan 91 mm. Jak widzicie, bardzo mały nożyk, rozmiary niemal identyczne jak Sanremo 710. Przejdźmy sobie teraz do głowni. Głownia wykonana ze stali 8CR13 MOV. Bardzo łatwo się ostrzy i też dosyć szybko się tępi, także nie spodziewajcie się tutaj jakichś cudów. Mamy tutaj szlif bardzo delikatny, wklęsły, który no, praktycznie ledwo to jest zauważalne. Fałszywka, bardzo precyzyjny czubek, do otwierania paczek idealny. Nie mamy tu żadnych nacięć na głowni, gdyby ktoś był ciekawy. Z drugiej strony mamy oczywiście te wszystkie numerki 7021 Louis SH. To jest dokładna nazwa tego modelu, bo jest jeszcze, nie pamiętam tych numerków, ale cały srebrny, a wnętrze jest tęczowe, jakby ktoś chciał być taki fancy itd. Ok, jeśli chodzi o pokrycie na głowni i swoją drogą na całym nożu, no to z czasem się ono oczywiście wytrze, już są takie delikatne ślady tutaj na załamaniach szlifu i przy czubku. Trochę się to zaczyna wycierać, jeszcze na głowni tego aż tak bardzo nie widać, ale na rękojeści tutaj na krawędziach już trochę bardziej, tutaj przy końcu, no będzie się to ścierać z czasem oczywiście. Przechodząc dalej właśnie do rękojeści, jest wykonana ze stali. Jak widzicie, jest tak powycinana mocno, skąd też waga? Właśnie waga. Na stronie znalazłem, że nożyk waży 49 gramów. Według mojej wagi, która w sumie nie jest jakoś tak super dokładna, 48,3, wcześniej pokazywała mi 48,4. Także jak widzicie, ta waga jest średnia, to muszę ją zmienić. No. W każdym razie nożyk bardzo lekki, właśnie dzięki tym wszystkim wycięciom, zarówno w jednej tej, jak i w drugiej okładce, nie, może części rękojeści. Klips też jest tak powycinany, także fajnie się zgrywa z tym wszystkim. Design mi się naprawdę bardzo podoba, bo jest taki spójny. Wracając jeszcze do samej rękojeści, oczywiście jest skręcona na śruby typu Torx, pivot możemy dokręcić, otwór na linkę jest, konstrukcja otwarta, także wszelkie syfy można spokojnie wypłukać. No, rękojeść jak rękojeść. Co do otwierania, właśnie o tym zapomniałem. Jestem zawsze zaskoczony, jak tak tanie noże jak Sanremo chińskiej produkcji gładko chodzą. Tutaj jest otwór na kciuk i wystarczy go trochę przesmarować, dosłownie kropelka balistolu czy tam innego smarowidła, skręcić tak, żeby nie było blade playa i nóż sam opada. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, to samo mam w Sanremo swoim. Tutaj mam taki bardzo delikatny luzik, ale ledwo wyczuwalny. Tutaj też jest taki bardzo delikatny, ale to w ogóle nie przeszkadza w użytkowaniu, a nożyk chodzi naprawdę elegancko. Mamy tu podkładki z fosforobrązu i jeszcze jakieś takie teflonowe czy nylonowe. Świetna sprawa, bo mam droższe noże, które chodzą o wiele gorzej niż ten Sanremo. Można go kliknąć, także naprawdę elegancko. Właśnie jeśli chodzi o otwieranie, to nie możecie naciskać na frame locka. Lepiej chwycić go w ten sposób za klips, bo jeżeli ciśnięcie frame locka, no to nożyk o wiele ciężej się otwiera, bo ten detent ball bardziej naciska na głownię.
Ale jeżeli chwycicie ten, no to jest naprawdę elegancko. Polecam wam jeszcze kciuk układać właśnie trochę w niższych partiach tego otworu. Wtedy o wiele łatwiej się otwiera. Jeżeli ktoś ma większe ręce, no to będzie mu o wiele ciężej, no bo jest to naprawdę mały nożek. Także nie każdemu oczywiście przypasuje. Blokada to właśnie frame lock. W ten sposób sobie zapada, elegancko trzyma, nie ma żadnych luzów góra-dół. Właśnie cała ta konstrukcja bardzo przypomina niektórym Dijon. Czyli też mamy odsłonięty fragment jakby ostrza tutaj. Znaczy w tym przypadku jest nawet bardziej schowane, ale widzicie pewne podobieństwo. W każdym razie, jeśli chodzi o klips, to jestem z niego bardzo zadowolony, nie miałem z nim żadnych problemów. Sprężystość jest odpowiednia, w żadnym wypadku nożek mi się nie wysunął. Troszeczkę go wystaje, bo nie wiem, centymetr, półtorej, ale trzyma się pewnie i spełnia swoje zadanie. No i w sumie no co? Jeszcze rzucam okiem na ściągę. A właśnie, ergonomia. O tym zapomniałem wspomnieć, a to jest dosyć ważne. No, jak na tak mały nożek, no to jakichś większych prac tym nie wykonacie. Jeszcze jedna sprawa, że jak mocniej ściśniecie, no to trochę wygina się ten frame lock, co nie, w sumie sprawia, że są luzy na głowni, także jest to nożyk do lekkich zadań, nie będziecie raczej nim strukać drewna, co najwyżej ołówek. I właśnie ta ergonomia i ta cienkość, może on jest tak cieniutki, że praktycznie w ogóle nie czuć go w kieszeni, jeszcze ta waga bardzo niska. Także naprawdę to jest nożyk do bardzo lekkich prac, otwieranie paczek, przeciąć sznurek, maksymalnie zastrugać ołówek. Nic cięższego tym nie zrobicie. No i jest po prostu mały, i także osoby z większymi rękami na pewno nie będą z niego zadowoleni. Jeżeli nie byli zadowoleni z Sanremo 710 ze względu na rozmiar, to tym bardziej tutaj nie będą zadowoleni. Także w sumie trochę mogę kończyć. Trochę, nie no, oczywiście, że kończę. Nożyk polecam, jeśli szukacie jakiegoś malucha do prostych zadań, lekkich, albo nie wiem, może to być wasz pierwszy nóż, bo Sanremo jest spoko jak na pierwszy nóż, bo w sumie jakość w każdym Sanremo jest bardzo zbliżona do siebie, a cena też nie jest jakaś wygórowana, po prostu wybierzcie ten, który wam się podoba i będziecie raczej zadowoleni, chyba że macie duże ręce. Jeszcze cena tego noża na polskim rynku kosztuje 45 zł. Z kolei na GearBest mniej więcej 7-8 dolarów. Do tego jest darmowa wysyłka. Oczywiście trzeba trochę poczekać, aż do nas dojdzie, ale jest to na pewno taniej. No i co? Nożyk polecam. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam was do komentarzy, do ocen na Facebooka, na Instagrama. No i cześć!